was, moi drodzy, jestem Siegfried Kuh, a to jest wesoły poradnik, jak grać w Team Fortressa 2 i dzisiaj klasa trzecia, Pyro albo Pyra, jak to mówią Polacy, ponieważ tak właściwie nie wiadomo, czy to jest facet czy kobieta. No, zapytacie, skąd takie stwierdzenie, skoro wygląda w ten oto sposób? Nie wiadomo, cycków tu nie widać, jeśli to jest kobieta, to wyjątkowo płaska. No, stwierdzenie stąd, że tutaj jest taka szafeczka, jak widać, wisi maska Pyro, wisi kostium i torebka z kwiatuszkiem. Skąd wniosek, że skoro torebka z kwiatuszkiem, no to Pyro raczej nie będzie pedziem, bo tego nikt nie zakłada, ale wszyscy zakładają, że to w takim razie będzie kobieta nosząca taką torebkę. Bo żaden facet by takiej torebki przecież nie nosił. No i przechodząc do broni. Podstawowe bronie Pyro to miotacz ognia, strzelba i topór strażacki. To oczywiście strzelby nie trzeba nikomu przedstawiać, taki najzwyklejszy w świecie shotgun, tak samo jak w przypadku żołnierza. Topór strażacki, no to po prostu toporek, taki zwykły, siekierka, o, naparzamy sobie, ciach, ciach. Tu jest włącz strażacki, niestety nie możemy go wziąć. No i jako, że strażak, czy strażako podobny, o, miotacz ognia, piękna rzecz. Możemy ziać ogniem, możemy spalić przeciwników, bach, bach, bach. O, gdy podpalimy przeciwnika, on się przez jakiś czas jeszcze płonie. Jest wysoka szansa, że się zjara. Oczywiście będziemy... O, zginąłem. Będziemy bardzo szczęśliwi w takiej sytuacji, gdy nasz przeciwnik się spali, ponieważ nawet po naszej śmierci, gdy on będzie jeszcze gdzieś tam uciekał, szukał apteczki albo czegoś tam, może się spalić, no i wtedy i tak dostajemy zabicie. Alternatywnym strzałem na prawym przycisku myszy jest takie coś, o, nie wiem czy to... Wy powinniście to widzieć, to jest podmuch powietrza. I to za pomocą tego podmuchu powietrza można robić kilka fajnych rzeczy. Po pierwsze, gdy strzela do nas ktokolwiek, z rakiet, granatów czy czegokolwiek, po prostu, gdy lecą jakieś takie, można by powiedzieć... A, umieraj. No i uciekł, co za dziad. O, dobiłem dziada. No, gdy leci w naszym kierunku rakieta jakaś albo coś w tym stylu, możemy to odbić. Dzięki czemu... my nie dostaniemy oczywiście z tego, i odbijemy to i mu powiemy in your face, odbijemy wprost od przeciwnika. Dzięki czemu on dostanie, można powiedzieć, z własnej broni go zabijemy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli nasz kolega się pali, a my tym powietrzem w niego dmuchniemy, to go gasimy. Dzięki temu możemy uratować życie. Nie jednemu. No i trzecie użycie tego, to wam jeszcze zaprezentuję teraz, momencik. Tutaj już nie wołanie in your face, nie bawienie się w strażaka sama, tylko, jakby to powiedzieć, odpychanie przeciwnika, tak? O, tutaj, o, płoń. Teraz, oj, no i to jest na przykład inny Pyro, o, i chce mnie spalić. Niestety nie mogę pozwolić mu podejść na tyle blisko, żeby go odepchnąć nawet. No, ale ktoś go tam zabił, bardzo fajnie, dostałem asystę. Kurczę blada. Może przejmę punkt, bo zaraz to przegram i będzie wstyd. O, możemy odepchnąć przeciwnika, powiem mu spadaj, właśnie na prawym. Wtedy on właśnie spadnie, gdzieś tam poleci sobie. I dzięki temu na przykład, jeżeli przeciwnik płonie, nie damy mu podejść do nas, żeby nas jeszcze zabić czy coś. Takie fajne różne triki można robić, o. Pięknie, normalnie. Dobra, pokażmy wam inne bronie. Drugą fajną bronią od Pyro jest dupalacz, inny miotacz ognia. Potem rezerwistę już znacie, więc nie będę pokazywał. Potem jest pistolet sygnałowy. Oraz mój ulubiony poskramiacz płomieni. No, przegraliśmy. Dobra, no i co na czym polega? Już wam pokazuję. Dupalacz ogółem ma większe obrażenia, zadaje troszkę. Jednocześnie zawsze krytyczne obrażenia, gdy w plecy komuś zaziejemy ogniem, więc trzeba się skradać, tak? Trzeba się czaić, skradać i w ogóle będzie fajnie. Wadą jest tego, że aż zużywa 50 amunicji. Tutaj w prawym dolnym rogu widzicie, amunicji jest 200, więc na jeden podmuch powietrza zużywa 50. Zwykły miotacz ognia używa 200 tylko na podmuch, więc tutaj po prostu nie możemy tego tak używać często. Pistolet sygnałowy to jest taka fajna rzecz, że możemy strzelać w przeciwników, to leci taka rakietka z lekkim opóźnieniem, jak widzimy, flara tak właściwie, jak to z pistoletu sygnałowego. Ale zaletą tejże jest, że trafiony przeciwnik się podpala, więc możemy, więc tak jak z miotaczem ognia, nawet jak zginiemy, jest szansa, że nasz przeciwnik się skopci, spali, zostanie z niego popiół i w ogóle same resztki. My się będziemy bardzo cieszyć, no bo on się spali, a my dostaniemy zabicie. No i trzecią rzeczą jest poskramiacz płomieni. W ogóle cudowna broń. Najlepsza jest w połączeniu z odtłuszczaczem, który zaraz wam pokażę. I zaraz powiem dlaczego.
Oj kurczę, nie wiem, że. No tak czy siak nie będę tutaj pokazał. Podkramiacz płomieni to jest zwykły, to jest toporek, jak widać, owinięty drutem kolczastym. Jego różnica jest taka, że normalnie zadaje mniejsze obrażenia, ale gdy przeciwnik się pali, to my wtedy go bijemy bardzo, bardzo mocno. I tutaj gdzieś było. O. Tak samo działa pocztowy pogromca, czyli taka skrzynka. O. Bijemy skrzynką i działa to tak samo jak nasz podkramiacz płomieni. Jak widać, statystyki te same. Kolejny jest burzyciel. Tu wam pokażę może detonator jeszcze. O. I odtłuszczacz. Odtłuszczacz różni się tym od zwykłego miotacza ognia, że troszkę mniejsze obrażenia po podpaleniu, czyli jak nasz przeciwnik się pali, to troszkę mniejsze obrażenia otrzymuje niż tamtego miotacza ognia. Ale daje nam to, że o wiele szybciej zmieniamy broń. To się bardzo przydaje, na przykład właśnie w połączeniu z naszym poskramiaczem płomieni, bo możemy dojść do przeciwnika, szybko go podpalić, jak na przykład jesteśmy za nim, i potem szybko przełączyć na poskramiacza płomieni, przywalić mu jeden raz porządnie, no i tech. Tutaj to jest, nie wiem jak to się nazywa, detonator? Tak, detonator. No i sprawa z detonatorem jest taka fajna, że tutaj on strzela mocniejszymi flarami, co nam pozwala robić rocket jumpy prawie jak żołnierz. O, tutaj gdzieś widziałem szpiega. Gdzieś mi uciekł. No i to robimy tak, o, strzelamy sobie pod nogi i wtedy nas troszkę wyrzuca w górę. Nie jakoś tak mocno, to nie jest w końcu rakieta żołnierza, ale jednak. Można to, widziałem, detonować w locie, aczkolwiek nie mam pojęcia co to znaczy. No wadą jest tego, że oczywiście sobie zadajemy trochę obrażeń, ale jeśli chcemy gdzieś doskoczyć, to możemy. No i burzyciel, to jest taki młot wielki, bardzo fajna rzecz. O, idźcie sobie. Jego wadą jest to, że mniejsze obrażenia zadaje ludziom, ale zaletą to, że jeśli dorwiemy jakiś budyneczek czy coś tam, to szybko mu przywalimy, szybko go zniszczymy. Wszelkiego rodzaju wieżyczki, niewieżyczki, teleporty i inne pierdołki. Więc to się bardzo przydaje. Może popatrzmy następne bronie. Dobra, zostaniemy przy odtłuszczaczu. Tutaj wrócimy do pistoletu sygnałowego. No i zostało kilka broń jeszcze ręcznych. Drapaczka to po prostu grabie. Bardzo fajna rzecz, zadają większe obrażenia i sprawiają, że apteczki leczą nas za więcej. Ale wadą tejże broni jest to, że medyk, gdy nas leczy, to leczy nas wolniej i gorzej. Więc musimy o tym pamiętać, gdy dzierżymy tęże broni. To tam następny jest lewarek. No, lewarka osobiście nie używam raczej. Chociażby dlatego, że gdy mamy lewarek w dłoni, to więcej obrażeń otrzymujemy, więc łatwiej nas zabić. No, ale z drugiej strony fajną rzeczą jest, że... Że gdy przywalimy, gdy zabijemy kogoś z lewarka, to się trochę leczymy. Tutaj dokładnie ile? Plus 75 zdrowia przywróconego. O, no czyli tam jak nasz pyro ma bodajże 150, no to 50% zdrowia nam zwraca, jak zabijemy przeciwnika. Dobra rzecz, dobra do właśnie leczenia się i tak dalej. Znaczy do walki. Co tu jeszcze ominąłem, jeśli chodzi o... Naostrzony fragment wulkanu. No to w sumie jest podobne do podskramiacza, z tą różnicą, że nie obrażenia krytyczne, gdy przeciwnik płonie, a właśnie uderzając przeciwnika z tego, podpalamy go. Czyli można by powiedzieć to samo, co flara i miotacz ognia. O, chodź tu, brzydalu. No i płonie, no i teraz spłonął sobie. No wada jest taka, że on oczywiście ten toporek śmieszny bije trochę mocniej, no ale zaleta jest taka właśnie, że możemy przeciwnika i tak spalić takim pięknym ciosem. O, proszę bardzo, płonie. No i ktoś go tam jeszcze zastrzelił, ale dzięki temu jego dostałem asystę znowu i go załatwiłem dziada. O, i proszę, kolejny. Spalił się pięknie, jak widzicie. Pojawił się taki znaczek. Tak, podpalanie przeciwników to jest właśnie, tak właściwie można powiedzieć, główna broń Pyry. To jest ich główna specjalizacja. Będę mówił jej, no bo ja tutaj jednak trzymam się tej opinii społeczności, że to będzie babeczka. Więc nasza Pyra bardzo lubi właśnie spalać, popielać przeciwników. W ogóle nie wiem, potem ich pewnie sproszkowuje i dodaje do zupy albo coś, nie wiem. Nie chcę wnikać. I sama postać ma jeszcze ojo. Tutaj jak widać taki kostium, który właśnie jest ognioodporny. Co nam to daje? No to nam to daje, że jak spotkamy inną Pyrę na polu walki, ona nas nie może podpalić. Jak zauważycie, przeciwnik, gdy go podpalimy, płonie dłuższą chwilę. O. Natomiast jeśli spróbujemy podpalić Pyrę, ona będzie płonąć tylko chwilkę, dosłownie ułamek sekundy, jeśli nie krócej.
tylko w momencie, gdy znajduje się w strumieniu płomienia, a potem już od razu gaśnie i nie ma tych obrażeń od podpalenia. Bardzo przydatna rzecz. Aha, czego jeszcze nie pokazałem? No jak wygląda drwina Pery, a więc z miotaczem ognia tego sobie podnosimy. Haha, cieszymy się, jaki on jest fajny w ogóle, wypas. Gdy mamy toporek, no to oczywiście gramy na toporku jak na gitarze, no cóż by innego można robić. Da, 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 da. I w ogóle fajnie jest. Ale najfajniejszą drwiną jest, gdy mamy w rączce naszej pięknej, w rękawiczkowa, tej w ogóle kobiecej, och, ach, miotacz, znaczy nie miotacz ognia, tylko właśnie shotguna albo pistolet sygnałowy, tak? No dobra, nie wiem, ja na to mówię flare gun, bo za dużo grałem w angielskiego Team Fortressa. I to daje coś takiego, robi kamehame, ho! No i jeśli przed nami jest przeciwnik i stanie w tym ogniu, który z naszych rąk się wydobywa, to go zabijamy. Co prawda nie jest to zbyt proste, ale satysfakcja, gdy zjaramy w ten sposób przeciwnika, wynagradza nam cały trud. No i co by tu jeszcze wam powiedzieć? No ja powiem wam niewiele w sumie, ale Pyra to jest jedna z moich pierwszych postaci, którymi kiedyś dużo grałem. No i Pyra jest najbardziej polecana dla początkujących. Między innymi właśnie dzięki podpaleniu, bo w ten sposób łatwo zdobyć nasze pierwsze zabicia, zabójstwa. Właśnie na zasadzie, że nawet jeśli podpalimy tylko rannego przeciwnika, to potem on się spali, a my i tak zabicie dostaniemy. Bardzo przydatna rzecz. O, tutaj jak widać, on nie ucieknie nam, nie damy się. Spaliłem znowu kogoś, bardzo fajna rzecz, tak jak mówię. Palenie przeciwników jest w ogóle cudowne, nie ma w tej grze chyba nic cudowniejszego, no może poza wysadzaniem przeciwników w powietrze, ale... Sprawdzam tutaj, czy nie mam jeszcze jakiejś ciekawej zabawki, żeby wam pokazać. No niestety nie, więc co możemy powiedzieć, jest jeszcze nowe trzy bronie dla Pyry, takie bardziej jakby nowoczesne. Nie pamiętam, jak to się nazywa, flogistynator, człeko roztapiacz, czy jakoś tak, i poparzenie trzeciego stopnia. Niestety nie pamiętam dokładnie, jak te bronie działają, więc niestety wam ich nie zaprezentuję, aczkolwiek mogę tak pokrótce je pokazać. Tu wam pokażę. Tu jest takie coś jak katalog, można sobie sprawdzić. Przedmioty Pyro. Tutaj, tutaj, tutaj. No i tak, to jest flogistynator. On działa tak, że gdy zadajemy przeciwnikowi obrażenia, tam się ładuje taki pasek, tak jak furiat żołnierza i potem użyjemy drwiny, tam jak te, tak podnosimy miotacz ognia i się cieszymy, no i wtedy mamy mini krytyczne obrażenia i się leczymy lekko, więc trudniej nas zabić. Drugą rzeczą jest trzeci stopień. Jak to jest na przykład, jak trafiamy jednocześnie medyka, to też dostaje gruby, który jest leczony przez tego medyka, czyli dwóch jednocześnie bijemy za jednym uderzeniem. A człowieko roztapiacz, plus 50 prędkości pocisku, nie wymaga amunicji, pociski nie mogą zostać odbite i atak alternatywny ugasza członków i w ten sposób ładuje obrażenia krytyczne. Bardzo fajna rzecz, czyli jeśli prawym strzelimy, no tutaj nie mogę jak widać. Ale jeśli prawym z tego czekło roztapiacza strzelimy w płonącego kolegę, to go zgasimy i dzięki temu następny strzał z tego szłego roztapiacza będzie trafieniem krytycznym naszego przeciwnika. Oczywiście bardzo nas to cieszy. Kurczę, ile oni tych działek tu stawiają, chyba sobie żartują. Won mi z tymi działkami. Jak widać, nasz pistolet sygnałowy nie zadaje największych na świecie obrażeń. Ale sobie radzi. To jest najważniejsze, grunt to sobie radzić. Odejdź, no i spalił mnie. Przydal przybrzydły i w ogóle. Pyro, tak jak powiedziałem, to jest jedna z najbardziej polecanych klas dla nowych graczy. Przynajmniej ja takie odnoszę wrażenie. Zawsze, gdy widzę nowych graczy, to najczęściej grają właśnie Pyro. Między innymi dlatego, że nią jest prosto grać. Podpalenie przeciwnika daje większą szansę na zabicie. No i największą wadą oczywiście jest to, że zasięg broni jest słaby, szczególnie jeśli korzystamy z... flary sygnałowej, czy tam pistoletu sygnałowego, no to istnieje spore ryzyko, że nie trafimy przeciwnika. I z tego, co zrozumiałem, to strzał z tegoż pistoletu można odbić, czyli krótko mówiąc, jakby inną Pyrę strzelę z tego, to ona se może buch. Podmuchem powietrza odbić. Miner, ja też mam zmieniony wygląd buzownika. No i to by było na tyle. Nie wiem, o czym oni tam gadają. Jakieś zmienione wyglądy buzownika, co oni tam chcą. Wygląda normalnie. A nie wiem, olać ich. No i tutaj w ogóle, o, i sobie przydalu. Niestety sojuszników nie możemy odepchnąć tym, że podmuchem. Niedobrze, ale to nic. Pyro według mnie do tego typu mapek się nie nadaje. To jest mapka typu Control
King of the Hill, czyli że mamy tutaj, o, to od razu wam opiszę, mamy jeden punkt do przejęcia, no i wygra drużyna, która tenże punkt będzie kontrolować przez 3 minuty. I tyle. W sumie tyle, jeśli chodzi o skomplikowanie. Jedna drużyna go przejmuje, no i potem ma go bronić przed tym, żeby go druga drużyna nie przejęła. O. Ktoś im tu rozwali działko. Bardzo mnie to cieszy. Tu jest drugie działko, które zaraz ja rozwalę. Ahaha, gincie. No, spaliłem paru dziadów. Niestety działka były tutaj trzy. Ja rozwaliłem jedno. No cóż. Nie mamy medyka, który dałby mi Ubera. Jeszcze nie wiecie co to. Ale to nic, to nic. Jeszcze sobie popalimy paru przeciwników do końca tej... O, to jest szpieg, to jest szpieg. Czasami nie... trudno poznać, który, kto z naszej drużyny jest szpiegiem. Zapytacie, jak ja to robię? No po pierwsze, jeśli porusza się ktoś z naszej drużyny podejrzanie, może być szpiegiem. Po drugie, jeżeli nie możemy przejść przez kogoś z naszej drużyny, tak wiecie, jakby był duchem, to znaczy, że to szpieg, ponieważ Team Fortress jest zrobiony tak, że przez naszych sojuszników możemy przechodzić jak przez duchy. Tu wam zaprezentuję. Stoi sobie scout i robię bzium. I robię bzium. No przechodzę sobie przez niego, wszystko fajnie. Jakby to był szpieg, to bym się blokował na nim jak na ścianie. W związku z czym będę, wiem wtedy, że to ty jesteś przebrzydłym szpiegiem. Nie ma takiego szpiegowania i zaraz go mogę spalić. No i Pyro, o właśnie, nie wspomniałem najważniejszej rzeczy. Pyro to jest tak zwany spy checker, czyli Pyra sobie biega często z tym swoim miotaczem ognia i pali wszystko, co się da. Pali z reguły każdego sojusznika, ponieważ swoich kolegów podpalić nie możemy. W związku z czym Pyra tak profilaktycznie podpala każdego. Jeśli się ktoś nie podpali, to znaczy, że to nasz kolega i wszystko w porządku. Natomiast jeśli się podpali, to znaczy, że to jest szpieg i trzeba go spopielić i zamienić w dodatek do naszej zupy. Przyznam, że nie wiem, jaką zupę robi Pyra. Jeszcze nigdy nie próbowałem, ale jeśli ktoś znajdzie przepis, to chętnie ugotuję w następnym Zygfryd Kucharzu. Haha. No i tu dostałem z bąka. Niestety Flogin Stenator jest o tyle irytujący, że jego obrażenia, mam wrażenie, są troszkę mocniejsze. Więc z reguły Pyra dzierżąca tegoż jest niebezpieczniejsza niż Pyra bez tegoż. No i tutaj, o, haha, on mnie gonił, był na tyle głupi, że próbował wziąć mnie ogniem, a ja byłem na tyle daleko, że nie sięgał mnie tym miotaczem, więc strzelałem sobie do niego z pistoletu sygnałowego. Zabiłem go i w ten sposób udowodniłem, ja jestem fajniejszy, lepszą Pyrą niż ty. A ty jesteś brzydki i cię schować w ogóle, załóż tą maskę. Właśnie, jeśli Pyra jest kobietą, to musi być wyjątkowo szpetne, no bo jaka inna, jaka normalna kobieta by nosiła taką maskę na co dzień? O, dostałem w plecy z pistoletu, przebrzydł spaj. Myślę, że to by było na tyle, mam nadzieję, że wyjaśniłem wam wszystko, co was interesuje odnośnie Pyry, naszej pięknej. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, do następnego. Hej!